11 lat. Tyle dokładnie czasu temu jeździłem ostatni raz na snowboardzie. Trochę się boję, czy potrafię to jeszcze robić, czy może skończę swoją przygodę po pierwszym brutalnym uderzeniu twarzą w śnieg? Zobaczymy. To dziwne, że można tęsknić za czymś, czego się nie robiło 11 lat. Czemu ja zawsze muszę jeździć załadowany bagażami pod dach? Plan jest prosty. Pakujemy się w Gdyni i jedziemy spędzić święta w rodzinnych stronach. No gdy już nie będziemy mogli patrzeć na jedzenie, to wsiadamy w samochód i jedziemy do stolicy. To dla nas taki pit stop, żeby nie musieć spędzić 6 godzin w samochodzie. Czy tylko ja tak mam, że pierwsze co robię w hotelu to... Ale trafił się bardzo nietypowy widok z okna. Jakiś opuszczony samolot. Noc zaliczona, więc możemy lecieć w dalszą trasę. Tam 3-4 stopnie, nie ma mowy o jakimkolwiek mrozie. Docelowym miejscem jest Święta Katarzyna. Dlaczego? Bo z północy Polski nie jest aż tak daleko, a nie każdy z nas dobrze znosi długie podróże. Dlaczego nie lubisz podróży samochodem? Bo nie. Koniec? To jest cała twoja argumentacja? Bo nie chcę mi się. W każdym razie znaleźliśmy tam fajny domek. To Góry Świętokrzyskie, więc nie jest wysoko, ale najbliższy stok mamy kilka minut od tego domku. 6 nocy i w tym Sylwester, 8 osób i 0 oczekiwań. No może poza tym moim głównym oczekiwaniem, żeby pojeździć trochę na desce. I co? Po mroźnych i zimowych świętach mamy do 11 stopni na plusie. Od 3 dni pada deszcz. Zobaczymy, czy jutro się coś uda zrobić. Udało się pokonać wyciąg. Stok jest skuty lodem. No, efekt pogody, nie da się tego oszukać. Ale spróbujmy. Zdarza się. Poszło lepiej niż sądziłem. No pogoda jest jaka jest. Trochę przeszkadzała w jeżdżeniu. Szczególnie ten wyciąg orczykowy, na którym no momentami wystawała trawa. Ale trochę pojeździłem. Zobaczyłem ładne widoczki górskie. Spełniłem moje małe marzenie. Spędziłem Sylwestra w górach. Ale jeździło się fajnie i nie chcę już więcej tak długich przerw od tego sportu. Czas zjechać na dół i jeszcze pospędzać trochę czasu na tym domku. Minęło jeszcze kilka kolejnych dni na domku i już wczoraj wróciliśmy do Gdyni, a pogoda po prostu śmieje nam się w twarz, bo przez połowę wyjazdu pozamykali już nawet stoki, bo nigdzie nie było śniegu. A tu proszę co? Jak tylko wróciliśmy do domu, to spadł śnieg i wszędzie jest biało. Niestety przez pogodę udało mi się tylko 2 razy jeździć na stoku. Mimo wszystko jeździło się mega przyjemnie. I ogólnie to był bardzo udany wyjazd, chociaż trochę już zatęskniłem za domem i chciało mi się już wrócić. Wrócić bogatszy o nowe doświadczenia, bo wiecie czego mnie ten wyjazd nauczył? Tego, że można tęsknić za czymś, czego się nie robiło 11 lat i że jazda na desce to trochę jak jazda na rowerze, tego się tak łatwo nie zapomina. Utwierdziłem się też w przekonaniu, że kamera 360 to super sprawa, bo mogłem po prostu jeździć, nie skupiając się na tym, czy jestem akurat w kadrze, tak jak na przykład przy nagrywaniu GoPro. Wyjazd przypomniał mi coś jeszcze. Ubiegły rok był dość ciężki. Za dużo wziąłem na siebie i zdarzało mi się pracować 7 dni w tygodniu, a przez to łatwo się zagubić i zapomnieć o tym, co najważniejsze. Bo to nie jest wyścig szczurów. To nie jest gra o to, kto przyjedzie jutro lepszym samochodem. Wolę zarabiać pieniądze, żeby móc robić fajne rzeczy, odkrywać nowe miejsca i spędzać czas z bliskimi. I uwieczniać te wszystkie wspomnienia filmami i zdjęciami, żeby było do czego wracać.